Radzyński Szpital realizuje kolejne inwestycje. W piątek 27 lipca odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu w ramach dofinansowanego z RPO Województwa Lubelskiego e-Zdrowie. Szpital otrzymał maksymalną liczbę punktów za złożony wniosek i finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 200 000 zł. Tego projektu, wniosku, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, zostanie zrealizowana gotowy remont serwerowi w Radzyńskim Szpitalu. Zostaną zakupione serwery i macierze. Zostanie również wdrożone tak zwane e-usługi i procesy, które będą te e-usługi obsługiwały. Również dzięki tym środkom poprawimy bezpieczeństwo, tak zwane cyberbezpieczeństwo danych naszego szpitala. Nasza prośba, jeśli chodzi o zarząd województwa, Urząd Marszałkowski jest taka, aby bardzo sprawnie, szybko zrealizować ten projekt. Mamy zapewnienia pana dyrektora, że realizacja tego projektu będzie bardzo szybka. Mamy zapewnienie takie, że do końca roku jakieś pieniądze zostaną już wydane, abyśmy mogli dokonać certyfikacji tych środków. Chciałem zaznaczyć, że ten konkurs był konkursem bardzo popularnym, jeśli chodzi o szpitale na terenie województwa lubelskiego. Zaproponowaliśmy 21,5 miliona złotych w konkursie, natomiast potrzeby, które wpłynęły do nas, to było ponad 55 milionów. No i tutaj Zarząd Województwa Lubelskiego i Marszałek Sosnowski podjęli decyzję, że zwiększymy środki finansowe w ramach tego konkursu, aby te potrzeby szpitali w Lubelszczyźnie zostały w pełni zaspokojone i tak też się stało. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe projekty, które szpital w Radzyniu złożył, niektóre praktycznie mamy już ukończone, natomiast największy projekt działania w 13 osi do ochrony zdrowia, projekt z tego co pamiętam prawie 7-milionowy jest w ocenie. Wydaje mi się, że w ciągu jakichś 2-3 miesięcy zostanie oceniony i myślę, że za jakieś 3 miesiące znowu się spotkamy tutaj z Państwem, aby podpisać kolejną umowę. Tym razem już większą, tam bodajże że rezonans chyba był, rezonans, czyli inwestycja już dużo większa. I z mojej strony, w imieniu marszałka Sosnowskiego, jak i swoim, życzę powodzenia w realizacji i jak najszybszego wydatkowania środków. Widzicie, jak potężne środki finansowe spływają na do radzyńskiego szpitala. Ten to projekt to 2 miliony. Ten projekt, który umowa przewiduje podpisanie go w terminie 3 miesięcy, 7 milionów. No są jeszcze dwa mniejsze projekty. Jeden na AOS, panie dyrektorze, 2 miliony 400 i jeszcze jest POZ, ale tam to już chyba tylko 100 tysięcy złotych. Mówimy tylko 100 tysięcy złotych, a przecież to są, jakby nie było, olbrzymie pieniądze. Czyli widzicie Państwo, że w ciągu tego jednego, tylko tej jednej kadencji te środki finansowe, które spływają do radzyńskiego szpitala, to jest ponad około 12 milionów złotych. Wszystkie te działania są niezbędne. Niezbędne dlatego, że wymagania w odniesieniu do placówek leczniczych stale rosną i te wymagania najprawdopodobniej nikt nie będzie stosował żadnej taryfy ulgowej, albo będzie to działało na zasadzie obcinania kontraktu, albo na jakiejś innej zasadzie, która będzie eliminowała tego typu szpitale powiatowe. Zresztą już po tym okresie tego nowego rodzaju finansowania szpitali od roku ubiegłego, od połowy roku ubiegłego widzimy, że w najtrudniejszej sytuacji są znowu szpitale powiatowe. Potrzebny jest spokój, potrzebny jest umiar wszelki po to, żeby po prostu wszystkie te działania można było doprowadzić do już szczęśliwego końca i żeby w dłuższej perspektywie można było mówić o perspektywie szczęśliwej przyszłości dla całej placówki SPZOS w Radzyniu Podlaskim. Dziękuję panie dyrektorze za to, że pisze pan dobre wnioski, dobre projekty, a panu dyrektorowi, że tak ładnie ocenia. Dokumentację w formie elektronicznej, więc jakby te informacje, tą całą dokumentację musimy zgromadzić i zabezpieczyć. Dzisiaj już zaczyna nam brakować tej przestrzeni dyskowej i macierzowej,
po to, żeby sprawnie te wszystkie systemy informatyczne w szpitalu funkcjonowały. I stąd no, bardzo dobrze, że pojawił się taki projekt modernizacji czy rozwoju sieci informatycznych, bo dzięki temu my możemy powiększyć swoje przestrzenie, poprawić funkcjonowanie systemów informatycznych i bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa tych systemów, bo dzisiaj w dobie czy RODO, czy różnych takich artefaktów informatycznych, szpitale, zresztą wiele instytucji ma dużo problemów.